Siema, tu Seba, kanał Rubesar. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Słów Kilka. Tym razem pogadam trochę o sprzęcie. Jak zacząć, co potrzebujemy, czy jest się czego bać. Zapraszam. Jak mówiłem dzisiaj o sprzęcie, tak naprawdę możemy wziąć wszystko z domu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach, które po pierwsze są tanie, po drugie bardzo nam ułatwią życie. Pierwsza ważna rzecz, żeby się nie zniechęcić, coś takiego możecie kupić za parę groszy, działa i w lato i w zimę. Zamiast tego możemy wybrać matę z Decathlonu, możemy na niej wygodnie leżeć, więc wystarczy nam to w zupełności do spania na glebie. I tak naprawdę tu możemy kończyć nasz odcinek. Według nas to jest jedyna i najważniejsza rzecz. Cała reszta to tak naprawdę dodatek. Dobra, to przechodzimy do dodatków. Gdy mamy kiepską pogodę, albo chcemy się ukryć, zrobić sobie mini namiot czy daszek, potrzebujemy do tego materiału. Taki tarpik kosztuje parę dyszek. Wiadomo, że czym lepszy, tym mniej przypuszcza wodę, więc tu trzeba się zastanowić, jaki potrzebujemy. Jak chcemy naprawdę wydać mało pieniążków, możemy kupić zwykłą plandekę budowlaną. Tu gdzieś macie cenę. Taką plandekę dostaniecie w każdym budowlanym sklepie i w zupełności wam wystarczy. Plus plandeki to oczywiście cena, a minusy to waga i wytrzymałość. W tarpie na pewno mamy więcej mocowań. Na pewno nie jest taki ciężki i dłużej nam powinien wytrzymać. Dzięki niemu możemy w każdą pogodę robić biwak. Gdy robimy długi biwak, to na pewno zgłodniejemy, więc przydaje się zjeść coś ciepłego. My używamy dwóch opcji. Mała kuchenka na patyki składa się z kilku takich blasek. Trwa to kilka minut i możemy dzięki temu łatwo kontrolować ogień. Oczywiście zawsze z ogniem uważamy w lesie, nieważne czy to ognisko, czy kuchenka. Drugą opcją jest kuchenka gazowa. Możecie też taką kupić chińską. Cenę dla was też tu znajdziemy. Taka kuchenka zajmuje bardzo mało miejsca i możemy sobie podgrzać jedzenie. A do rozpalania ogniska mały tip. Wystarczą zwykłe waciki. Nie potrzebujecie żadnej podpałki i tak dalej. Działa, uwierzcie mi. Mamy na czym leżeć, mamy dach nad głową i mamy jak zjeść. Jeśli planujemy noskę, dałby się jakiś śpiwór albo kot z domu, ale w lato nie jest tak bardzo potrzebny. Oczywiście niektórym wystarczy termos ze zwykłą, gorącą herbatą. Jeśli idziemy tylko posiedzieć do lasu, to nam to wystarczy. Jeśli ktoś jest bardziej wygodny, może wziąć materac albo hamak. Jeśli chcecie sprawdzić, czy hamak pasuje, to taki najtańszy w zupełności wystarczy. Nie będzie wam szkoda pieniędzy, jak wam się nie spodoba. My używamy głównie hamaka, czasem w górach namiot. Plecak. Warto kupić plecak, który otwiera się cały z przodu. Kolejna bardzo, bardzo, bardzo ważna rzecz. Ważne, żeby mieć zawsze latarkę, powerbank i telefon. Do tego jeszcze na pewno apteczka. Następny punkt, bardzo ważny, worek na śmieci. Zawsze bierzemy ze sobą worek, ale tutaj po raz kolejny wystarczy zwykła siatka z domu, więc nic z was to nie kosztuje.
A pamiętajcie, nie zostawiamy po sobie śmieci. Na pewno nam się przyda jakiś nów, żeby sobie zrobić śledzie do tarpa, czy ciliak na kiełbaskę, czy cokolwiek innego. Po raz kolejny możemy wziąć zwykły nów z domu lub kupić sobie jakieś tansy do lasu. Ja mam na przykład opinela. Jest to wersja dziecięca, bez ostrego czubka. Bardzo fajny i tani nowyk. Jest jeszcze mora. Też bardzo fajny nów i za niedługie pieniądze. Nowe jak hamaki są i bardzo drogie i bardzo tanie. Ale jak mówiłem, możecie wziąć zwykły z domu. Jak jedziemy na dłuższy wypad, przyda nam się łopatka, aby na przykład zabezpieczyć ognisko lub gdy musimy pójść do toalety, bo przypominamy, nie śmiecimy. Jeśli chodzi o sprzęt, to chyba wszystko. Wiele osób też się boi zwierząt i kleszczy. O kleszczach nie będziemy za dużo mówić, a zwierzęta to chyba niczego się nie trzeba bać. Jeśli zachowujemy się normalnie, nie skradamy się, normalnie rozmawiamy, to zwierzęta nas usłyszą i raczej nie podejdą. Bardziej one będą się bać nas niż my ich. Często nas obserwują, a nawet ich nie widzimy. I co? To chyba wszystkie najważniejsze rzeczy. Wystarczą chęci i wyjść z domu. W Polsce też działa program Zanosuj w lesie. Daję wam tutaj linka do mapy obszarów. Możecie poszukać takiego miejsca w okolicy. Na tych terenach możemy używać kuchenek gazowych. No dobra, to chyba wszystko, jeśli chodzi o biwak i sprzęt. Tutaj podliczymy rzeczy, o których mówiliśmy i zobaczymy, ile wyjdzie na taki zestaw najtańszy. Jak macie pomysły na serię słów kilka, dajcie znać w komentarzu. Być może wam coś podpowiemy. My też mamy kilka pomysłów i będzie tych odcinków trochę więcej. Dzięki za wszystkie lajki. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Pa! Pamiętajcie, że zbieramy suby, żeby zrobić konkurs. Jeszcze raz dzięki wam.